Z Ewangelii według świętego Łukasza. Pewna niewiasta imieniem Marta przyjęła go do swego domu. To jest początek pewnej historii. Historii, którą znamy z Ewangelii. Wiemy, jak się toczy dalej. Wiemy, że pewnego dnia ta kobieta, która zaczęła swoją znajomość z Jezusem od zaproszenia go do domu, bardzo potrzebowała pomocy. I wtedy okazało się, że Jezus nie tylko uratował jej rodzinę, ale tak naprawdę wydobył z grobu tego, który już był pogrążony w śmierci. Najpiękniejsze historie naszego życia, największe cuda dzieją się od rzeczy drobnych, od tego, żeby Jezusa zaprosić do swojego domu, do swojego serca. Wydaje nam się, że to drobny gest, ale on może zaowocować za chwilę albo za wiele lat tak wielkimi cudami, jak wydobycie z grobu, jak doświadczenie zmartwychwstania, jak posłanie na misję, bo przecież wiemy, że Maria i Marta miały tą wielką łaskę, by doświadczyć prawdziwej przyjaźni z Chrystusem. A zaczęło się od czegoś bardzo drobnego. Po prostu zaprosiła go do domu. Ty też tak zrób, a twoja przygoda z Jezusem będzie miała równie piękny, równie dramatyczny i równie niezwykły przebieg, jak przygoda Marii i Marty z ich przyjacielem Jezusem Chrystusem. Do zobaczenia jutro.